Dzień dobry, drogie ciaszki, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiejsza lekcja będzie zainspirowana znaleziskiem, jakie żem znalazł u siebie. Przeglądałem swoje rzeczy i znalazłem płaszcz swój stary. Patrzcie, jaki piękny płaszcz se znalazłem. Już ubieram, pokażę wam, jak wyglądam w płaszczu. To jest płaszcz, który kiedyś kupiłem w Robce na jarmaku za 7 zł. Za 7 zł kupiłem prawdziwą niemiecką skórę. I był taki jeden stary polski black metalowy zespół, co mieli taką piosenkę. Oni grali właśnie w takich samych płaszczach. A mianowicie chodzi mi o zespół Ich Troje i piosenka Powiedz czemu zjodeś całe swoich dżemu. Akordy, jakie potrzebujemy do utworu: E duże, A duże, H duże, Cis małe i Gis małe. Bicie, jakiego będziemy używać, to jest to bicie 2 razy na dół, 2 razy do góry i na zmianę. I połówka tego bicia, czyli 2 razy na dół, raz do góry. Utwór dzielimy sobie na dwie części: motyw zwrotkowy i motyw refrenowy. Zwrotka, jeszcze będę patrzył na akordy, bo bym się zapomniał. I mamy tak: E duże, H duże, Cis małe i Gis małe. I połóweczki: Aha, A, H i Cis, A, E i H. I to jest ta zwrotka, ją tam chyba 2 razy powtarzamy. Nie wiem, to już się obczajcie. Powiedz czemu świat twój milczy cały blady od wzruch. Słońce zaćmione przez księżyc, czekające na chwilę porusze. Drugą częścią, jaką się musimy nauczyć, jest ten motyw refrenowy. Mamy E całe, H całe, Cis i A, H i znowu E, H, Cis, A i H. Refren to po prostu te akordziki właśnie sobie tylko powtarzacie. Wstań i powiedz, nie jesteś sam i nigdy więcej już nikt nie powie. Sępie miłości nie kochasz, ja jestem. Sępie miłości, jak mogłem sobie zapomnieć, najbardziej mistrzowski tekst początku lat 2000. Krótcy dziot. Drogie ciaszki, to byłoby na tyle. W dzisiejszej lekcji mam nadzieję, że wam się spodoba. Na razie, trzymajcie się, pa, miłego dnia. Hej, grać i śpiewać i które piosenki, krótcy dziot.